Cześć, witajcie z tej strony Antyczna. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie Minecrafta na serwerze GC2 na Bedwarsach, na naprawdę hardkorowych haksach. Jest to Flux B11, naprawdę bardzo epickie haksy, szczerze wam powiem. I oczywiście gramy sobie dla zabawy, nie tak na poważnie, że jesteśmy cheaterem czy jakimś nobem, że nie umiemy normalnie grać, tylko gramy sobie po prostu tak dla beki, w skrócie mówiąc. Dobra, mam tutaj trochę haksów już włączonych, takich, żeby mnie mniej więcej nie wywaliło od razu. I pogram sobie na jakiejś arence, gdzie ktoś gra. Ogólnie powkurzamy troszeczkę graczy. O, tropiki, cztery typa. Idziemy. Aha, wszyscy w niebieskich. To idziemy oczywiście, nasz team, zieloni. Jestem głównym założycielem tego teamu w sumie. Nie no, nie ja, tylko serwer, a dokładnie ten w tym pluginie są te cztery różne drużyny, ale ja jestem takim głównym gospodarzem, można powiedzieć, tej drużyny. I można go nazwać też teamem cheaterów głównie. Bo głównie ja tutaj jestem taki naczelny cheatujący, co nie? Ale oczywiście gramy sobie tak dla beczki, żeby nie było, że jakoś poważnie, że jesteśmy jakimiś cheaterami i tak dalej. Pamiętajmy, to są tylko minigry, to jest tylko i wyłącznie zabawa. Aczkolwiek wczoraj jedna taka osoba, powiem, mogę nawet jej nick wam powiedzieć, X Hikari, taka typiara 16 lat, dokładniej tak mnie nieźle zbluzgała za te cheaty. Czyli tam dokładnie wypie, wyku, coś tam wkupi mnie i tak dalej, i tak dalej. I co tam jeszcze było, chuci wy i tak dalej, nawet mam SS-a załączę na miniaturce, jak mi się uda. Dobra, zaczynamy zabawę, 1 VS5, okej, okay, easy. Więc zbieramy sobie całego budulca, a już mamy staka i patrzcie. Od razu kilo, tam jakaś zbrojka, żeby tak od razu nie zdedać. I lecimy na środek. I teraz patrzcie, jakie haksy. Mam już wszystko zbindowane ładnie, więc LK i lecimy. Dokładnie. A, jeszcze zbroi nie zdążyłem założyć. A, okej. Okay. Nic się nie stało. Dobra. I lecimy po golda. Tamci się pewnie kłócą teraz o brąza, co nie. Ja sam na hardkorze. Jak widzicie, już jestem na środku, nie mam tylko jedzenia, to jest największa wada. I mogę zdedać szybciutko, aczkolwiek nie muszę. Dobra, ile mamy golda? Żeby można było kupić stręża samego. I właśnie. I takie mniej więcej podstawowe itki, żeby tak powiem nie przeżyć od nich, bo jak takich 10 by się rzuciło na mnie z kilofami, to średnio by to wyglądało. Okej. Okay. Starczy nam mniej więcej na taki podstawowy secik. Czyli zbrojka. Ref. Mieczyk. O. I okej. Okay. Jesteśmy już w miarę wykokrzeni. Jeszcze łóżko trzeba będzie fajnie zabudować. Mamy na to czas. Tam ci złoto mam zdobywać za środka. Tak więc zaraz trzeba będzie iść ściągnąć. Mam tutaj tracera włączonego. Jakby ktoś tutaj mi chciał iść na mnie podczas wtedy, kiedy będę na przykład coś kupywać. To tutaj od razu zobaczymy od niego linijkę idącą, linię prostą dokładniej. Okej, okay. Powinno starczyć do zabudówki. Jeszcze mam tutaj fast place'a, a jedzenie. 1 VS5. Ciekawe co z tego wyjdzie, jak najszybciej trzeba będzie tamtych powstrzymać przed dotarciem na środka, bo jak każdy z nich tak troszeczkę się wykoksi, to ja mogę mieć słabo, a tak to mam jakieś szanse. Jeden ref. Siłka i lecimy. Tutaj zniszczę most na ten czas, żeby nikt tu nie próbował mi... może to jest trochę głupie, ale dobra, będę musiał go potem odbudowywać, ale żeby nikt tutaj nie próbował mi wbić, podczas kiedy ja będę do nich wbijać, albo w nich się wbijać wręcz. Chyba, że tamci nawet mostu jeszcze nie zrobili i mają jakiegoś, tak powiem, nobka w teamie. Haha, raczej chyba nie, bo tutaj leży jakieś, jak widzicie, 10-14 golda szok, to jest dla mnie. Tamci się chyba jeszcze biją o budulca, więc no, mamy kupę czasu, nikt tu do środka nas jednak nie goni. Mostik może troszeczkę zniszczyłem, ale spoko, mamy trochę budulca. Okej, okay, mamy nawet trochę golda, już jesteśmy nieźle wykokrzeni i będzie 1 VS5, naprawdę. I my to spokojnie przeżyjemy, tamci co chwilę dodają, pewnie co chwilę ktoś się buduje i jakiś nobek w drużynie taki ukochany podkopuje. Przez co mają praktycznie całą grę zwaloną. A my w tym czasie lecimy do nas. Kupujemy sobie łuk, tam jaką zbrojkę, jeszcze coś tam.
lepszą zbrojkę bym sobie kupił, albo lepiej w refy zainwestujemy. No to jest trochę cenniejsze. Najlepszy łuk. 4. Zapasowa siłka. I jesteśmy praktycznie idealnie wykokrzeni i przygotowani na walkę 1v5. W sumie to są Stevie, jak patrzcie, oni tam jeszcze nawet mostu nie mają, bo to tam ci niebiescy. O boż, to będzie easy. Wiecie co, robimy boss od góry, tak żeby nie mogli się dobudować. I będziemy ich zabijać i niszczymy im po prostu łóżko i kończymy szybciutko rękę, bo nie ma co przeszkadzać. Też tak myślę, nie wiem jak wy myślicie, ale ja tak myślę. Że nie ma co przedłużać. O! A któż to? Tu? A już nikt. O, i lecimy. Patrzcie, z góry. Ja nie wiem, czy im budulce starczy. Powinno starczyć moim zdaniem. Skromnym. Tak, wystarczy. Okej. Okay. Tutaj pozabijam tych. Kozaczków. Kozaczki, tak. Nabeczki. Śmieszne. Kto mnie tu bił? Co mnie tu biło? O, cheaty! Widzę, lata się, co? Jaki cheater, patrzcie! O kurde, dobra! A i zabiliśmy cheatera, dobra! Jeszcze tych dwóch nam zostało, patrzcie jaki skubany latał sobie nad blokami! To ja nawet taki, na takich cheatach nie jadę. Żeby latać sobie. A ci tam pod wodą są. Oczywiście standardowo kampią pod wodą. Myślą, że coś ugrają, ale nie. I żaden nie umknie. Uwadze. Myślą, że jeszcze coś ugrają, ale no cóż. Jak oni nawet byle brąza nie mają, z którym jeżeli ktoś by się dobrze klepał, mogliby coś ugrać, ale... Brąza, co ja gadam. Irona. Bez sensu moim zdaniem, naprawdę. Zmieniłem mikro, jak słyszycie zresztą. Bo wczoraj grałem na VR, czecie jakaś spotkałem jakąś typiarę z Polski, pozdro dla niej. No i powiedziała mi, że moje mikro jest aż takie krytyczne, że masakra. No to sobie postanowiłem je zmienić. Nie, on ogółem nie inwestujecie i nie używajcie do nagrywania na YouTube mikro w kamerce, aczkolwiek ja cały czas na takim jechałem, więc po prostu wam nie radzę. Bo jakość jest naprawdę z takiego mikro średnia, no chyba, że jakaś dobra brandowana kamerka, nie wiem, od Creative albo coś, a ja miałem jakiegoś no-name od Modekoma. Okej, wygraliśmy, nasze łóżko przetrwało, jak widać, jeden nowek w drużynie psuje całą grę. I to jest właśnie dowód na to. Okej, sorry za tą nakładkę FPS, zapomniałem dokładnie o niej w prawym dolnym rogu. NWM jeszcze grają. Zobaczymy, czy jest ten nobek. Jest, X Hikari. Który, że tak powiem, jechał po mnie jak, no, jakaś typiara, 16 lat, chyba nawet niebieski ma do czynienia, no ale dobra, cóż. Mogłem coś zrobić w tej sprawie, ale to pamiętajmy, że to jest tylko gra, rozumiem, że wkurzenie niezłe, że traktuje to na poważnie, że to jest jej życie, czy coś tam, nie wiem, tam. Ale taki język, dziewczyna, która tak mówi, no to ja nie wiem, czy ktokolwiek chciałby taką osobę znać. Która takimi słowami operuje, że tak powiem, patologicznymi. Ile nas jest? Jeden. Wygramy to. Kolejny raz. Tylko teraz trzeba grać trochę uważniej, bo jest ich więcej. 30. Dobra. Nie, młody dzik. Proszę, nie. Nie. Ja chciałem grać sam. No chyba, że ty będziesz mnie wspierać. Chociaż nie są złe teamy, patrzcie. 2-2-1. Okej. Okej. Dotrę na spokojnie na środek. Uff, voila! Zielona drużyna jest połączona całkowicie ze środkiem i nie trzeba się nawet dobudowywać. Antyaura? Nie mamy aury. Dobra. I lecimy! Kupić sobie zbrojkę. Okej. Okay. What it was? O, dobra. Zbrojkę. No, mieczyk, siłeczkę, zbrojeczkę.
lateczkę, dwa refeczki i możemy jechać na nim. Dobra, jedzonko jeszcze na zapas, więcej bloków, jakby trzeba. O, ktoś tu już widzę, jakiś zwiadowca był. Nie fajnie już to wyglądało trochę, tak? Ile jest najwięcej? Czerwonych, dobra. Pewnie to czerwony tutaj latał. A nie, czerwony spadł. Ile to czerwony. Dobra, czyli za czerwonych jest dwóch, tutaj jest jeden. No to ja idę tutaj. Może nam jedynie bloków nie starczyć. Mogłem więcej się zaopatrzyć. Trzy bloki. Co najwyżej można to potem przeskoczyć. Dobra. I patrzcie. No, nikt nie wie, że tu jesteśmy, skądże. Kompletnie nie umieli grać, widać. Ani sobie zbroi nie zrobili, ani nic. Kompletna porażka, naprawdę. Tylko zabudowali łóżeczko i myślą, że wygrana im przyjdzie sama z nieba. Nie, trzeba się starać. Nawet na haksach jak ja, ale nawet na haksach trzeba umieć grać. I jeszcze nic. Można mieć zainstalowane haksa, można po prostu nawet nie umieć na haksa grać. Niebieskich ktoś tam atakuje. Niebieski jest jeden. Na samej górze się buduje, coś tam kombinuje. Dobra, zniszcz mu łóżko. Górą się buduje, idziemy po Golda, kupujemy łuczek i go strącamy. On próbuje, pewnie się będzie spróbował skampić na czubku tego drzewa. Więc już robimy z nim porządek. No, dokładnie, idzie na środek i pewnie jeszcze potem do nas się będzie budować. Refów nie potrzebuje tyle, aczkolwiek jakby chciał mi zrobić coś, nie wiem, odwalić coś, nie wiem, zawsze się może przydać. Nie wiadomo, co on tam ma, wykuł. Okej. Teraz bym sobie... I mam budulca, dobra. Tutaj mój zielony się buduje, on coś kombinuje, mówię wam, jakiegoś... Próbuję, może to jest jakiś odpał albo coś, ale patrz jak się do góry buduje, tak się do góry buduje. Maj bruda, a jeszcze umarł. Kurczę. Ach, ten mój akcent ugandański. Dobra. Hello darkness, my old friend. I've come to you here again. Ach, jak to nawet Steamek jest bez seta, Jezu Chryste. To ja nawet nie wiem, po co tak się szykowałem w ogóle, bo nie wiem, myślałem, że to jakiś mistrz gry, a to... Papa, chłopaki. Okej. Okay. Wygraliśmy. Ura. Udało się. Może walkowerem, bo odpuściła, ale wygraliśmy. Kto to był? Karola 99, wiem kto to jest. Grałem z nią. Dobra. Monika 123 jest na arence tajemnicze lasy. Dźwięki Minecrafta trochę ściszę. Może muzykę trochę ściszę, bo może mnie tak średnio słychać. Może być nieco lepiej, może być nieco gorzej. Mam nadzieję, że bardziej lepiej niż gorzej. Okej. Okay. Dobra. No i tak w sumie w skrócie sobie zagraliśmy w życie. Tutaj naprawdę osoby, jak patrzę na czat, grają tak toksyczne, że po prostu jak się patrzę na ten czat, co one piszą, to odechciała się grać, odechciała się je życie, naprawdę. Grają tu osoby z depresją, czasami po prostu takie psychicznie wyryte, albo takie, co po prostu robią sobie dekę z życia i tak dalej. No, tak powiem. I większości, jeśli chodzi o osoby toksyczne na tym serwerze, to większości to są dziewczyny, naprawdę. Chłopaki prawie w ogóle się nie odzywają, głównie dziewczyny. Coś tutaj piszą na czacie. Dobra. Posiadłość, gdzie by tu pójść? Posiadłość, dwie osoby, tajemniczy las, tropiki, ja idę na posiadłość, o. Kurczę, ktoś tu gra, widzę. Pewnie 2 VS1, zaraz pewnie z czerwonych przejdzie do mnie i będzie 3 VS0 i się zrestartuje timer, no chyba, że... Nie, jest 2 VS2. Okej. Okay. Musimy zająć od razu dropper. O! Dobra. Mamy zajęty.
jakiś kapitan Adam. Okej, okay, on sobie tutaj może kampić. Nie, sobie kupuje, nie wiem czy ma jakiegoś brąza. Ale ja tutaj od razu robię sobie brązę i od razu lecimy na środeczek, dokładniej teraz. Słuchajcie, może na kill off jeszcze starczy. Dobra, troszeczkę mogłem przesadzić z tym kill offem, aczkolwiek do obrony, czyli od razu łóżka jakbym chciał zniszczyć. No to jeszcze trochę budulca i lecimy, nie będziemy przedłużać. Szybko robimy takie ręki, które trwają po 24 minuty, my robimy je po ledwo 5-10 minut. Trochę marnotrawstwo klocków. Co oni tak szybko ocierają? Czyżby mieli cheatera w drużynie? Nie będę ryzykować, wracam się parkurem z taką ilością surowca. Dobra. Naprawdę, nie będę ryzykował tego. Bym chciał tam do nich polecieć i, że tak powiem, im zrobić takie, takiego surprise'a. Dobra. Ale nie, lepiej nie ryzykować. Jak ktoś tam jest ogarnięty tak w miarę i tak kilofami zacznie nawalać, no to naprawdę zabiera to trochę HP. Okej, okay. Starczy nam akurat 5 refów, znaczy 10 irona mieliśmy. Dobra. No, mogą mieć trochę tego jedzonka, trochę budulca sobie dokupić. Ale dobra. Jemy jednego refa i lecimy na nich, oczywiście. Dobra, chyba będę musiał się na myszce klepać, bo ktoś, bo ktoś z mojego teamu za mną leci. Ale niekoniecznie jednak, okej. Okay. Czyli gdzieś tam się zatrzymał w drodze. Próbuję się tam do góry dobudować, żeby sobie jakiegoś gąda kupić czy coś tam. Ciekawe. Fajnie denerwujemy graczy, co nie? Ktoś tu mnie bije, a masz skill offa. Co tam się będziemy bawić? Myślisz, że coś ugra? Przecież już macie po łóżku. Where are you running? A nie, on spadł. Został ten jeden, który kombinuje się do golda dobudować. Wygraliśmy. Koniec. Umarł. Skończył mu się budulec. Prawdopodobnie. A nie miał kill offa przy sobie, no to wtedy ma przegraną pozycję. Dobra. Gdzie to teraz? Madzia 223, pozdro, dawno cię nie widziałem. Kanion, piramidka. Dokładnie. 1VS4? Okej, okay, idę w to. Nie ma problemu. Spokojnie damy radę. Mówię wam. XD. Ciekawe czy mnie pozna. Aż kto by mógł mnie nie poznać. Aha, czy mnie ignoruje? Albo nie. O, hejo, a jednak poznała. Dobra. 2V... O, jeden. O, okej, okej. Jeden fast 4. To będzie ciężka gra. Mam nadzieję, że nikt się do mnie nie przykoleguje. Nie. I damy radę. Ile potrzeba tak, żeby dojść na środek? Chyba z 30. Madzia jest trochę cwana. Może coś wymyśleć. Więc tak lepiej się ubezpieczyć, aczkolwiek lepiej od razu lecieć na środek, moim zdaniem. Mimo tego. Bo jak Madzi nikt nie zabiera tego brąza, no to ona pierwsza na środku będzie, mając życie. Ale tak to jednak my jesteśmy pierwsi. Jak ja tu zobaczę na tracerze jakieś niki, że już są tutaj, to już mi się to zapotrzebowało trochę wyda. O! Już jest! Ktoś od Red, kurczę. Już uciekamy stąd. Z tym co mamy. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, co nie?
Mamy trochę mało tego, ale dobra, starczy nam, żeby ich pokonać. Już, aha, pewnie podkopują się, widzę, bo ktoś już umiera. Dobra. Jak najszybciej, bo ktoś tu może przybiec i nam po prostu tak chamsko łóżko zniszczyć, tym bardziej, że nie mamy zabudowane, więc sytuacja jest tak trochę średnia. Okej. Dobra, dobra, dobra. Kill off się przyda. I właśnie budulec. Jest to jakoś idealnie zabudowane. Ender chesty bym tutaj jeszcze dodał. Tak by the way, aczkolwiek to opcjonalnie. Aczkolwiek by bardzo pomogły. Dobra. Jeszcze trochę budulca dokupię i możemy na nich iść. Budulca, jedzenie, dobra. Przecież głupie. Okej, okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj mamy jeszcze, dobra, jeszcze sobie to robię. O, starczy mi jeszcze dzięki temu najlepszą zbrojkę. Dwa refy plus najlepsza zbrojka i wygrana. Ciesząca. O, już to, już ktoś na nas idzie. Czyli wymadzia? Nie, ale jakiś cheaterek lava NR. Widać. Coś mu nie wyszło. Odciąga moją uwagę, może zaraz ktoś tutaj inny przybiec, aczkolwiek... takie coś może zrobić, ale nie, nie jest aż tak mądry. Dobra. Czyli to odpada i idziemy wszystkich po kolei wyjaśniać. Dokładnie. Lava NR, a jednak... No ile mam tą siłkę? 2 minuty 46 sekund. Niech wraca do siebie, dokładniej. Tutaj most jeszcze zniszczę przedtem. Im. I mają życie po życiu. Kto mnie tu przez ścianę bił? I dziękuję bardzo. Teraz pewnie lecą mnie zniszczyć, moje łóżko. Aczkolwiek nie, opuścili grę. Lava NR też opuścił grę, więc... Dobra, kupimy sobie refy. Nie mam pojęcia. Teraz randomowy nick, chyba już mój 12 czy tam 15 mulciak tutaj. Ale spoko, pewnie na nim też za niedługo banan dostanę, bo tam mi ludzie grozili. Niby, że już nagrany, już banik leci, już na forum zgłoszony, to tak, wiecie, taka codzienność naprawdę, tam, nic nowego, nic starego, no, więc cóż, do zobaczenia, trzymajcie się do kolejnego odcinka, życzę wam miłej majówki, miłego 1 maja, do zobaczenia, trzymajcie się, kochani,